Było bardzo merytorycznie, bardzo mi miło, że spotkałam się z innymi panelistami, częściowo bezpośrednio, częściowo online i myślę, że w ogóle takie formuły powinny się częściej odbywać, bo jakby nic nie zastąpi rozmowy. Chcemy, żeby o Siatkach Biznesu usłyszało jak najwięcej osób z całej Polski. Tworzymy ogromną bazę przedsiębiorstw, właśnie czy to Krasowa, czy to Szewc, czy to inne przedsiębiorstwa, które prowadzą starsze osoby. Pokolenie Z to my, którzy stworzyliśmy ten projekt. Progress Day to wyjątkowe wydarzenie, w związku z tym jak dostałam zaproszenie od Tomka Smorgowicza do bycia prelegentem i również przeczytałam, kto będzie mi towarzyszył w panelach dyskusyjnych, uznałam, że no nie może mnie tutaj nie być. To wyjątkowa 7. edycja i bardzo się cieszę, że mogłam być jej częścią. Serdecznie dziękuję, że po raz kolejny miałem okazję współprowadzić i współuczestniczyć w tej konferencji. Wielu praktyków doświadczonych, wielu też ludzi, którzy wnieśli do tej konferencji tak merytoryczne i ważne, ale nie tylko pod kątem literackim, ale również pod kątem praktycznym rzeczy, że mam wrażenie, że zamiast 4 godzin musimy kolejnym razem zaplanować 44. Cieszę się, że to właśnie u nas w Trójmieście jest taka idea, która emanuje na całą Polskę i która właśnie łączy tych wszystkich praktyków, tych ludzi, którzy wychodzą z uczelni, nie mają coś do powiedzenia, tych ludzi, którzy dzisiaj pracują w dużych firmach, ale również tych małych i przynoszą tak naprawdę naszą konferencję fajną wartość i dzięki temu tworzymy już 7 raz Progress Day. W tym roku specjalnie zaskoczyła mnie, ale też zaciekawiła właśnie formuła, że to będzie formuła paneli. Zazwyczaj jest tak, że panele są akurat najgorszymi częściami konferencji, a tutaj okazało się, że zweryfikowaliście to zupełnie w inny sposób, czyli że było naprawdę bardzo ciekawie. Chciałem też wziąć udział ze względu na to, żeby trochę jednak podzielić się taką swoją perspektywą badawczą dotyczącą konsumenta i takiego spojrzenia nie tylko na wybrane pokolenie, w tym wypadku pokolenie Z, ale spojrzenia tak bardziej kompleksowo. Co nas różni, co jest wspólne dla wszystkich konsumentów i jak te wyzwania, jak sobie radzimy z problemami, które przed nami stawia właśnie rzeczywistość. W tym wypadku dotyczy niepewna rzeczywistość, taka płynna.